Dzisiaj rozmawiamy z Martą Szyszką i z Martą spotkałyśmy się na naszym pierwszym wyjazdowym festiwalu fotograficznym w Rybniku. Witajcie. Cześć Marta. Cześć. Porozmawiamy sobie troszeczkę, tak bez tremy zupełnie. Dobra? Okej. Masz swoją wystawę tutaj, prawda? Mam, owszem. Co to za wystawa? To wystawa o codzienności, to moja historia osobista. Fotografuję od dawna moją rodzinę, moje dzieci przede wszystkim, również mojego męża. I opowiadam po prostu swoją historię w ten sposób. Nasz dzień codzienny, nasze emocje. No nie powiedziałeś najważniejszego, to twoja wystawa, która przyniosła ci nagrodę. Tak, tak. Chociaż tutaj jest parę zdjęć, które powstały po nagrodzie. A, to super. Tak, tak. Jest parę nowych zdjęć, ale tak. Tymi zdjęciami otrzymałam pierwszą nagrodę za projekt dokumentalny na Grand Press Photo w 2019 roku. I tytuł był fantastyczny, bo był to tytuł Razem. W tym dzisiejszym świecie to bardzo ważne. Bardzo ważne hasło. No ale dobrze, po kolei. Bo jesteśmy właściwie przy finale, czyli przy tym, co już zbierasz, ale powiedz nam, dlaczego fotografia? Marta, dlaczego fotografia? Przecież nie jesteś fotografem z wykształcenia. Nie, nie jestem. Chociaż skończyłam najpierw podyplomowe studia z fotografii, wcześniej jakiś tam kurs Widzieć Więcej, który zresztą mąż mi zasponsorował w ramach prezentu. No i akademia. No i akademia, dokładnie. Akademia Tomasza Tomaszewskiego. Także generalnie jestem amatorem. Pasjonatem, ale to lepiej brzmi. Ale myślę, że tak. Myślę, że jestem pasjonatem. Bo ten amator ma taki jakiś fałszywy wydźwięk tak, w naszym kraju, tak, nie? Tak, tak, zdecydowanie. A jak długo fotografujesz? Myślę, że to będzie tak już 6 lat takiej świadomej fotografii. Bo wcześniej fotografowałam moje dzieci, ale to były takie po prostu zwykłe pstryki, po prostu... dziecko rosło, no to fotografowało się pewne momenty urodziny i tego typu rzeczy. Okoliczności. Tak, tak. Ale świadomie to było mniej więcej 6 lat temu. Powiesz nam, dlaczego sięgnęłaś po aparat? Myślę, że to była forma autoterapii. Na początku jak to powiedzieć, no borykałam się, znalazłam się w jakiejś trudnej sytuacji życiowej. Tak, borykałam się ze stratą, próbowałam sobie z tym poradzić, to była strata dziecka pierwszego, później pojawiła się starsza córka i młodsza i zaczęłam obserwować u siebie pewne zachowania, których nie chciałam, dla moich dziewczynek. Super, że to zauważyłaś. Tak, tak. I no to było fantastyczne, bo właśnie wtedy zaczęła się ta moja świadoma fotografia. Wtedy zaczęłam dostrzegać, że nie mogę być taką matką uwieszoną na swoich dzieciach, że trzeba dać im przestrzeń, której ja też potrzebowałam. Bo to nie idzie tylko w jednym kierunku. Ja też potrzebowałam tej przestrzeni. Jako matka, kobieta, jako osobny byt też. Takiego balansu chyba życiowego, tak, nie? Tak, zdecydowanie. Brakowało właśnie takiej równowagi. No i właśnie ta fotografia chyba pozwoliła mi sięgnąć w ogóle w głąb siebie. Też zaczęłam chyba siebie bardziej rozumieć. Bo wcześniej to takie było skupienie się na dzieciach, na poprzedniej stracie, a później zafiksowanie się na nich, na ich życiu. Przecież to jakiś lęk ci towarzyszył tak naprawdę. Zdecydowanie tak. Ale to fajnie, wiesz, że to, że mówisz, to doceniam w ogóle i szanuję absolutnie, bo myślę, że wiele kobiet boryka się często w życiu z różnymi trudnymi sytuacjami, ale chciałam jeszcze tak grzebnąć mocniej, nie w życiu prywatnym, tylko w tym impulsie pierwszym. Rozumiesz, że wiesz, często kobiety jak znajdują, znaczy nie będę mówić generalizować, nie często, ale czasami, jak znajdują się w takiej trudnej sytuacji, to albo idą na terapię, albo sięgają po leki, albo nie daj Boże w jakieś nałogi idą, albo szukają jakichś, nie wiem, materialnych rzeczy, które je zaspokajają w jakiś sposób. Tak.
Coś się stało, że pomyślałaś, okej, fotografia, sięgnę, zrobię zdjęcie, przyjrzę się temu poprzez aparat. Czy pamiętasz? Być może nie pamiętasz, nie, ale... Nie, zupełnie nie pamiętam. Tego impulsu? Tak, nie, to było po prostu tak zupełnie naturalnie. Po prostu zaczęłam coraz częściej sięgać po aparat. Po prostu. Super. Najpierw był to zwykły aparat cyfrowy. To przestało mi wystarczać, bo chciałam, żeby to była lepsza jakość. No zaczęłam widzieć coś więcej. Czy było może tak, że po prostu jak robiłaś te zdjęcia na początku, jakby czułaś, że tam nie ma tych emocji, które chciałaś pokazać? Tak, że, zdecydowanie, tak? Tak, że, tak. Że zaczęłaś grzebać, okej. Zaczęłam grzebać, zaczęłam czytać, zaczęłam przeglądać zdjęcia innych fotografów, super. Także to było tak... Czyli szukałaś drogi, jak tak, to pokazać, co jest we mnie? Tak, zdecydowanie tak. Dobrze, i długo nie pokazywałaś nikomu innemu swoich zdjęć, czy raczej szybko się zdecydowałaś na długo, to? Że... Długo, bardzo długo. Chowała się do szuflady, tak. Czy widziała chociaż rodzinę? No rodzina, tak, mąż. Mąż. Tak, czyli mąż tak. Się dopinguje od początku. Wywołałam zdjęcia do albumu i... Rozumiem, także... czyli robiłaś kroniki rodzinne. Tak. Czy myślałaś już wtedy, że okej, będę to robić kiedyś, będę pokazywać na wystawach, będę rozwijać się w tym kierunku, czy raczej to cały czas traktowałaś jako tak prywatną swoją przestrzeń, twoją i twojej rodziny i nie miałaś jakichś większych planów, na przykład akademia, na przykład... Nie miałam, bardzo długo nie miałam takich planów. Wstydziłam się po prostu, bo to była moja osobista historia, która prawdopodobnie nie musi obchodzić resztę świata, całą resztę świata. A może czekałaś na czas, żeby nabrać do niej dystansu? Myślę, że tak, zdecydowanie. Czy mąż cię w tym dopingował? Dopingował, no. Mówiłaś, że kupił ci pierwsze warsztaty, tak? Pierwsze warsztaty mi kupił w Poznaniu. No i właśnie chyba wtedy zaczęłam dostrzegać, że chcę czegoś więcej, że chcę się więcej uczyć. Co było potem, po tych warsztatach? Co było następne? Potem... Trochę było pracy takiej zawodowej. Powiedzmy, kim jesteś z wykształcenia? Jestem biologiem molekularnym. Naukowcem generalnie. Tak, tak. Pracuję na uczelni medycznej i tak, zajmuję się naukowo badaniami na prostacie, na nadnerczach. Panowie, ona pracuje dla was. Słyszałam też, że będziesz teraz bronić się, tak? Tak, tak. Będę się bronić. Dobrze, ale odeszłam od tematu. Co było następne po tym warsztacie? Po tym warsztacie tak długo szukałam swojej drogi. Zaczęłam tak zwaną Akademię Fotografii Dziecięcej, bo nie miałam czasu na jakieś tam kursy. Zajęłam się właśnie, dostałam granty na uczelni i robiłam swoje badania. Jakoś tak ta fotografia na początku była, troszeczkę ucichła, ale bardzo mi jej brakowało. Więc zapisałam się na Akademię Fotografii Dziecięcej, ale to jeszcze nie było to, czego ja chciałam. Jakoś nie otrzymywałam takiego feedbacku, który był mi potrzebny do własnego rozwoju. Ale poznałam tam fantastyczną kobietę, Beatę Błaszczyk, która też fotografowała swoje bliźnięta, swoich chłopaków. I jakoś tak... Bardzo często zaczęłyśmy rozmawiać ze sobą, internetowo, online. W zasadzie wymieniałyśmy wiadomości, nawet się nie słyszałyśmy. I nigdy nie widziałyście? Nie, nie, nie. Ale ona okazało się, że jest z Poznania, więc jakoś tak się udało się spotkać i skonfrontować swoje pomysły na fotografię, na to, jak portretować, bo na początku chyba obydwie jakoś tak się skupiłyśmy na portrecie. No i tak poszło dalej. Ona bardzo mnie dopingowała. Ja zawsze byłam mało pewną siebie osobą. Myślę, że nadal jestem. Chociaż bardzo pracuję nad tym, żeby... Docenić samą siebie. Tak, tak, zdecydowanie. Zwłaszcza, że świat i sytuacja pokazują, że jednak... Tak, tak, dają ci to poczucie wartości. Zdecydowanie, tak. Czyli Beata była tym pierwszym takim pchnęcie. Tak, ona mnie namówiła na szkołę właśnie, na podyplomowe studia z fotografii w Kolegium Da Vinci w Poznaniu. W momencie, kiedy zapisałam się na te studia i zdarzył się wypadek. Mieliśmy... Okej, okay. Idziemy dalej. Był wypadek, dobra. Mieliśmy całą rodziną, już jest okej. Zdarzył się wypadek. Nic nam się nie stało. Całe szczęście. Dzięki Boże. Ale to mnie uzmysłowiło jeszcze bardziej, jak ważna jest dla mnie fotografia i
każda chwila życia tak naprawdę, tak, nie? I ta wdzięczność za tu i teraz. Czyli chyba to był taki znak, że ej, słuchaj mała, nie marnuj tego czasu, tak, bo to nigdy nie wiadomo. Zdecydowanie. Weź to rób. I skończyłam szkołę podyplomową i zaczęłam akademię. Także to poszło już lawinowo później. Niesamowite. A jak było ci u Tomka Tomaszewskiego? Bo to jest Akademia Tomka Tomaszewskiego, prawda? Tak. Czy on jeszcze cię umocnił w tym poszukiwaniu? Czy on ci dał taką wiarę? No dał mi kopa. No to jest osoba, która tak naprawdę chyba... fotograf z krwi i kości, który uwierzył w moją fotografię, w moje emocje, w to, co chcę przekazać. Potraktował cię poważnie. Tak, potraktował mnie poważnie. Zobaczył humanizm w moich fotografiach, to, że robię je sercem. Tak, ja pamiętam, bo ja też byłam u Tomka i on opowiadał o twojej fotografii właśnie w ten sposób, że... Znaczy, ja byłam bardzo zaskoczona, bo tak jak pamiętasz, na pierwszych zajęciach miałyśmy pokazać swoje portfolio. Tak, tak. Ja tak nieśmiało, właśnie nie wierząc w siebie, no parę zdjęć pokazałam i on się zatrzymał właśnie na tych fotografiach dotyczących mojej rodziny, tego, co, no z czego wyrosłam, że tak powiem, no i zachwycił się. Tak, to ci dało też większą wiarę jeszcze w to? Zdecydowanie. No dobrze, i w tej akademii właśnie skupiła się na tym projekcie razem, o ile dobrze wiem. Tak. I wspólnie z Tomkiem pracowaliście nad tym projektem praktycznie przez całą akademię, pomijając oczywiście inne rzeczy, które się robi na Akademii u Tomka. I co, kto cię namówił, żeby wysłać na konkurs? No on. On. No tak, tak. Ale to jest fantastyczne, że ten człowiek po prostu, dla niego nie jest istotna, co w dzisiejszym świecie niestety jest, czy to kobieta, czy mężczyzna jest fotografem, tylko po prostu czyta fotografię. Pamiętam też, że on właśnie bardzo dużo mówił o tym humanizmie, o którym tu wspomniałaś i o tym, że potrafisz pokazać go w taki bardzo wrażliwy, inny, tajemniczy sposób. Kiedy ci powiedział, że masz wysłać na konkurs, to co pomyślałaś, że co, ja? No właśnie, tak, tak. Chyba przesada. Ja z moją rodziną? W ogóle, czy komuś się to w ogóle spodoba? Przecież to jest moja osobista historia. I wysłałaś. Wysłałam. No to on teraz mnie zdopingował. Powiedz o tym konkursie, jak to było, bo ty do końca nie wiedziałaś, że wygrałaś, nie? Nie. Tydzień przed ogłoszeniem oficjalnym wyników zostałam zaproszona do Warszawy. Otrzymałam telefon właśnie z Grand Press Photo, że mam pojawić się w Warszawie. To znaczy, że zapraszają mnie, ale nie powiedzieli mi z jakiego powodu. Po co? No po co? Czy wygrałam, czy jestem nominowana? No nie wiedziałam po prostu nic. No więc ubrałam czerwone szpilki dla Tomka, zresztą, w podziękowaniu, nie wiedząc, czy ja się pojawię na tej scenie, czy nie. No fantastyczne w ogóle uczucie bycia tam, bycia z tymi ludźmi, bycia w takim świecie, dla mnie no, pierwszy raz. Niedostępny wcześniej, niedostępny, prawda? Niedostępny, niespotykany. Mm-hmm. Także wiecie, no ja siedzę przy stole laboratoryjnym i oglądasz szczury. Szczury, albo mam pipetę i małą probóweczkę i pracuję, jestem sama, albo ze współpracownikami, ale jest zazwyczaj cisza, spokój. A tu nagle pełno ludzi, gala, nie? Inny świat, inna branża, no, Warszawa. Nazwiska. Warszawa. Tak, no. Warszawka. Tak. I co, na końcu dowiedziałaś się, że wygrałaś? Tak, i najpierw było przedstawienie wszystkich projektów dokumentalnych i na samym końcu, tak, zostałam wyczytana ja. Byłaś sama na tym ogłoszeniu? Nie, oczywiście z mężem. Cudownie. A powiedz mi, jak zobaczyłaś ten swój projekt, który wyświetlali tam, co poczułaś? Ekscytację, dumę. I dumę z siebie, że tu jestem. Że jesteś. Że jestem. A mąż? Oj, bardzo dumny. Tak? Tak. Fantastycznie. No i dobrze. To jeszcze o konkursie porozmawiamy, ale chciałabym też nawiązać do takiej rzeczy, która tu się pojawiła w naszej rozmowie. Rozmawiając z różnymi kobietami, fotografkami, bardzo często jest tak, że zauważam to w tych rozmowach, że kobieta to takie stworzenie piękne, że każde nieszczęście, każde doświadczenie życiowe potrafi przekuć w sukces, że potrafi przekuć na sztukę. W twoim przypadku też to było. Tak. Czy teraz, jak z perspektywy czasu na to wszystko patrzysz, czy uważasz, że... Mówię to pod kątem też, bo słuchają jakby tego inne dziewczyny, które być może są na początku tej drogi, może przed, może w trakcie. Warto... w każdym zdarzeniu, nawet tym najgorszym, najsmutniejszym, najbardziej przykrym,
znaleźć to coś dobrego, czegoś się chwycić, spróbować o tym opowiedzieć. No tak jak to mówiłaś, że to była też jakaś terapia dla ciebie. To forma autoterapii, tak. To zawsze jest cenne i budujące i dzięki temu się rozwijamy tak naprawdę. Idziemy do przodu i zdobywamy nowe doświadczenia. Nie poddawać tak się. Tak jak w moim przypadku. No, gdybym nagle nie zajęła się tą fotografią, nie byłoby mnie tutaj z wami. Nie byłaby cię tutaj, nie miałabyś nie wystawy mogę. W Rybniku, nie miałabyś tak. wystawy w Poznaniu, która była i nie również... spotkałabym tylu fantastycznych ludzi. A powiedz mi, a dzięki... A w większości kobiet, muszę tutaj zaznaczyć. Tak, tak, to prawda, także... ja też dużo kobiet spotykam właśnie. A powiedz mi, czy fotografia potrafi bardziej uwrażliwić na świat, na to, co nas spotyka każdego dnia, że jesteś bardziej uważna na chwilę, która ci się przydarza? Tak, tak. Dużo bardziej. Tak? Że to życie nie przemija od tak? Nie. Staje rano nie dostrzega? Nie, zdecydowanie. I widzę to również po mojej rodzinie, która dzięki mnie dostrzega dużo, dużo więcej. Zdecydowanie. Także to, że to nie tylko właśnie ja zauważam, ale dzięki mnie i moje dziewczynki są dużo bardziej uwrażliwione na piękno, na zdarzenia, na które światło. Się, na świat też, tak. Przypuszczam, że mamo, światło, chodź tak, szybko. Też, zdarza się, zwłaszcza ta młodsza to robi. I mąż tak samo, mąż podczas fotografowania mnie, co się zdarza, bo ja mam bardzo mało zdjęć i wręcz proszę, żebym gdzieś zaistniała również na tych fotografiach. A tu się przesuń, tu jest kosztu, sam zauważa, tu jest lepsze światło, więc... Cudnie. Tak. Także nie tylko ja jestem uwrażliwiona, ale przekazuję to na własną rodzinę. Czy fotografia was jakoś zbliżyła, scementowała? Myślę, że też, tak. Postrzeganie takie podobne świata, miejsca, chwili? Tak. Okej, okay. Masz trzy dziewczynki, dwie dziewczynki? Dwie. Dwie dziewczynki, jedna jest w wieku? 14, a druga 8. A, cudownie. Cudownie, lubią być fotografowane przez ciebie? Starsza już nie, chociaż zaczyna znowu gdzieś tam pojawiać się na fotografiach i chyba miała taki okres buntu, teraz coraz bardziej wraca, że tak powiem, do nas, do naszego wspólnego świata. Natomiast młodsza uwielbia. Uwielbia, ona w ogóle jest akrobatką i mamo, chodź, z nową pozycję zrobiłam, nową pozę. I... Ale zobacz, jakie to relacje buduje między rodzicami, nie? A dzieciakami, jak macie wspólną przestrzeń. Fantastycznie. Dużo rozmawiam o rodzinie, ponieważ twojej w tym wypadku, ponieważ uważam, że jeżeli jest jakaś pasja, która budzi wrażliwość wśród rodziny, wśród dzieci, wśród rodziców, to mimo wszystko mogą wypłynąć tylko z tego pozytywne emocje, bo gdybyście się, każdy z was zamknęło gdzieś w swojej przestrzeni, nie mielibyście wspólnego obszaru. Oczywiście każdy też prywatności potrzebuje, jasne, tak. Ale ten wspólny obszar mimo wszystko cementuje i można jeszcze więcej wynieść z tego życia, niż dostaje się codziennie, oczywiście. Prawda? Dobrze, no to już zostawmy tą rodzinę, bo powiedzą, że plotkujemy o twojej rodzinie tylko. Wrócę jeszcze na moment do tego Grand Prix Photo. Śledziłam sobie ten konkurs, bo to jakby... Nie patrzeć, jest to najważniejszy konkurs w Polsce mimo wszystko. Dużo kobiet jest na tych konkursach i dużo kobiet wygrywa. Tak. Powiedz mi, czy ten konkurs jest dobrą promocją dla fotografki? Na moim przykładzie nie. No właśnie chciałam się zapytać, czy coś się wydarzyło po konkursie znaczącego? Nic się nie wydarzyło. Tak naprawdę dzięki mojej siostrze, która ma jak gdyby większe znajomości w poznańskim świecie, po miesiącu pojawił się artykuł o tym, że poznanianka wygrała ten konkurs w kategorii projekt dokumentalny oraz zaistniałam na wystawie, miałam swoją własną wystawę w Poznaniu. Tak, na zewnątrz. Dlatego, że udało nam się dotrzeć do człowieka dzięki mojej właśnie siostrze, który jak gdyby był otwarty, jest otwarty na tego typu działania. Rozumiem, czyli pytam pod tym kątem, bo wiesz, ja bardzo skrupulatnie po konkursach zawsze obserwuję, co się dzieje z tymi laureatkami. Może jakaś książka, może jakiś wywiad, może jakaś wystawa. I to wiesz, poza tym chyba, że jeździ ta zbiorcza wystawa po Polsce, to właściwie nic się wielkiego nie dzieje. I tak było w przypadku kilku osób, nie tylko twojej osoby. Chciałabym zapytać o dwie rzeczy przy tej okazji. Po pierwsze, jakby tutaj, żeby nie było żadnych negatywnych emocji, ale ja powiem od siebie, że mam wrażenie, że fotografia, którą
ty robisz, którą ty reprezentujesz, fotografia rodzinna, mhm. jakby nie patrzeć, jest troszeczkę lekceważona. Zdecydowanie. Że jakby... Bo co to za fotografia? No właśnie, ja sobie fotografuję swoją rodzinę. Fotoreportaż, konceptualna fotografia, tak. Fashion, nie wiem, coś tam jeszcze. Tak. Już nawet ślubna, chociaż też jest jakby negowana. Czy w ogóle chyba mam takie wrażenie, że się utarło, że fotografia rodzinna to kobiety? Mhm, tak, tak. A znasz jakiegoś fotografa, faceta polskiego, który robi fotografię rodzinną? Nie. No właśnie tak się teraz pomyślałam. Kurczę, nie kojarzę żadnego nazwiska. Ale to by znaczyło, że co? Albo nie mają tej wrażliwości, albo się wstydzą, albo właśnie myślą, że fotografia rodzinna to... A, to nic takiego znaczącego. No myślę, że tak. Mi trochę brakuje tego, wiesz, że nie ma tej równowagi, bo przez to moim zdaniem zapominamy o tym, co mamy na co dzień, mhm. o tych codziennych chwilach. Już nawet częściej fotografuje się starszych ludzi, babcie, dziadka i tak dalej, a pomija się tą rodzinę podstawową. Dobrze, zapytałam, że po konkursie, ja też takie mam wrażenie, że to za mało się dzieje. A przy okazji poruszmy ten temat, bo będę go o niego pytała, więc już miejmy to za sobą. Parytety. Mit czy rzeczywistość? Rzeczywistość. Rzeczywistość. Masz też takie wrażenie, że jest nas mało? Jest za nas za mało. Wydawnictwa, wystawy, festiwale, wszędzie. Wszędzie jury? Jest nas za mało. No, na Rybnickim Festiwalu nie. Tak, tutaj jest parytet. Tak. Jest to utrzymane. W wystawach przede wszystkim, nie? Tak. Bo już w wykładach jest różnie, ale w wystawach... W wystawach jest. Co takiego się dzieje? Boją się nas? Konkurencja? Myślę, że tak. Myślę, że coraz częściej pokazujemy, że jesteśmy bardzo silne, do czego chyba mężczyźni nie są przyzwyczajeni i gotowi. Bo nagle wychodzimy z tych naszych stref komfortu i coraz częściej osiągamy sukces, coraz częściej jest o nas słychać. I może się po prostu boją. Może przegapili moment po prostu. Może. W tym wszystkim. Ja mam podobne wrażenie, wiesz, ja nawet już to obserwowałam, kiedy zaczęły się protesty czarnych parasolek. O, tak. Kobiety wyszły na barykady. Tak. Panowie zostali z PlayStation w domu, a to kobiety wyszły. Ostatnio zresztą też kobiety wyszły. Ja nie chcę gloryfikować tutaj, absolutnie. Oczywiście. Nie chcę też jakby dyskryminować tutaj, czy dzielić nas w żaden sposób. Natomiast uważam, że jakby... No do pełni, do harmonii potrzeba różnej wrażliwości, i męskiej, i damskiej. I też mam takie wrażenie, że coś nie tak jest tutaj, że czas najwyższy się oswoić, że kobiety fotografki no są zdolne, po prostu są zdolne. A miałaś swoją inspirację na przykład taką fotografką, na przykład jakąś, niekoniecznie polską. Saliman. Myślę, że tak, chyba... Chociaż jest bardzo dyskutują na temat tej golizny, jak to określają mężczyźni. I właśnie miałam takie spostrzeżenie wczoraj, jeden pan, który oglądał świeżo powieszoną moją wystawę, wszedł i zwrócił uwagę na jedno moje zdjęcie, które ilustruje moją młodszą córkę. Czteroletnią wówczas, bez ubrania, to znaczy bez góry. I zostało to skrytykowane. Jak się poczułaś? No poczułam się, ja już znam ten temat, bo na Facebooku zostałam też zhejtowana przez matki notabene. I ja powiedziałam tak, no tak, ale gdyby to był chłopiec, to też by pan zwrócił uwagę, że to jest no, nieładne, no, że to jest niepłaściwe w tym momencie, że to zdjęcie wisi. Bo tak określił, że to zdjęcie jest kontrowersyjne i nie powinno tu wisieć. Nie masz wrażenia, że to jest troszeczkę tak, że odbiorca powinien się zastanowić, co ma w głowie? Tak, no zdecydowanie. Ja z nim weszłam w dyskusję, także ja nie mam z tym problemu. Nie mam problemu z tym, że to jest moja czteroletnia dziewczynka i że to jest dziewczynka, że to nie jest chłopiec. Ale równie dobrze mogę. Ale gdyby to był chłopiec, no... Nie ma w tym nic złego. My w jakąś skrajność wpadliśmy w tej wpadliśmy chwili, nie? Wpadliśmy w skrajność, zdecydowanie. Dlatego powiedziałam Saliman, dlatego że pomimo, że jej zdjęcia są odbierane jako kontrowersyjne. Są kontrowersyjne, tak. Są, ale... No to chyba zależy, kto co ma w głowie. No właśnie. Ale może pokazują właśnie naturalność. To, jakimi jesteśmy po prostu. Ja się czasami zastanawiam... Jaka ona była, jaka ona jest, jakie były jej dzieci.
Ja się czasami zastanawiam, dlaczego takich kontrowersji nie budzą na przykład zdjęcia nagiej kobiety myjącej samochód z piersiami na szybie na przykład. Dokładnie tak. I to jest w porządku. Tak. Bo co, bo jest dorosła. Ja kiedyś słyszałam coś takiego, że jakiś mężczyzna fotograf mi motywował, no tak, ale ona jest dorosła i sama o sobie decyduje. Okej, ale ty jesteś twórcą i ty też masz jakieś poczucie smaku. Oczywiście. I powinieneś też decydować, jak pokazać ją. Pamiętasz pewnie, jak Tomasz często podczas Akademii powtarzał, że powinniśmy z szacunkiem podchodzić do ludzi i tak ich fotografować, żeby ich nie upokarzać, żeby ich nie obśmiewać. Tak. I wydaje mi się, że ja nie widzę z tym problemu, że to jest dziecko. To zależy, wiesz, jak jest pokazane oczywiście, a po drugie, kto co ma w głowie. No bo doszliśmy do jakiegoś absurdu. Już teraz, jeżeli tylko pokażemy, wiesz, jest takie zdjęcie chyba Joasi Mrówki, z procesji w Sycylii, tak. gdzie trzyma dorosły mężczyzna, dziewczynki rękę z takimi niedomalowanymi paznokciami, czy tam obdrapanymi. No przecież wiem, że tysiące zaraz znalazłoby się, wiesz, przeciwników. Co to jest? To jest pedofilia przecież. No, dorosły mężczyzna, dziewczynka, paznokcie kolorowe i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj już trzeba troszeczkę wyhamować, bo żeśmy poszli w skrajność. No dobrze, zostawmy ten temat. Ja też się z Tobą zgadzam. Uważam, że czas najwyższy, żeby kobiety jednak mimo wszystko traktować jak partnerów w tej branży i żeby no w końcu uwierzyć, że no jest mnóstwo zdolnych kobiet i tłumaczenia, że za ciężki sprzęt dla kobiet, to chyba już nie tędy droga naprawdę. No, to już nie tędy droga, bo mamy, no właśnie tak jak wczoraj rozmawialiśmy sobie wieczorem o Agacie Grzybowskiej, która targała sprzęt sama w Bieszczady i jakoś nie było tam faceta w pobliżu, no, który musiał ją wyręczyć, a zrobiła świetny projekt. Dobrze, zostawiamy. Zostawiamy, nie będziemy tutaj drążyć, każdy ma swój mózg i sobie pomyśli. Powiedz mi, kochana, nad czym pracujesz teraz? Już podczas Akademii Tomasza Tomaszewskiego zaczęłam szklarnię. Co to jest? I ja je fotografuję. Mieszkam w rejonie Poznania dawnych badylarzy. No tak, badylarstwo. Jest mnóstwo szklarni, które nadal funkcjonuje, ale jest mnóstwo też dawnych szklarni i to rzeczywiście szklarnie, bo teraz to są raczej namioty folie, namioty foliowe, ale jest też mnóstwo szklarni, które są już opuszczone i których no, są zaniedbane, rosną w nich chwasty, służą jako magazyn na stare meble albo meble ogrodowe, na jakieś różne dziwne rzeczy. I trochę odwiedzam, najpierw właśnie zaczęłam w tym moim rejonie poznańskim w Szczepankowie to fotografować. Zachwycać się pięknem tym. Dajesz im drugie życie. Dałam im drugie życie, chociaż no, reakcje ludzi są takie, ale tutaj jest bałagan, tu nie ma nic pięknego, ale można znaleźć piękne światło, odbijające się właśnie o te szyby. Ale też takie opuszczenie, słuchaj, totalne, nie? Tak. Taka, wiesz, trochę traktujemy podmiotowo jakby takie przestrzenie, a to mimo wszystko kiedyś tam toczyło się życie. Tak, tam dokładnie. Się teraz toczy nowe życie, dzikie, zupełnie bezwolne, znaczy wolne. I fantastyczne, bo można takie zdjęcia zrobić, takie fotografie, które naprawdę, no tak jak mówisz, dają im drugie życie. Dałaś im drugie życie, bo ja widziałam kilka tych fotografii, bo chyba nam Tomek właśnie pokazywał. Ja myślę, że ludzie się przyzwyczaili do tego, że wszystko wokół musi być takie estetyczne, takie piękne, bez zarysowania i zadrapania. A tak jak mówisz, w takich miejscach czasami można dostrzec naprawdę bardzo piękne momenty. Nie wiem, nawet może zaraz ktoś powie, że jestem jakaś infantylna, ale żeby nawet się zastanowić, żeby się, wiesz, no wydaje mi się, że tak, co czujesz, jak wchodzisz do takich szklarni, bo mam wrażenie, że to też budzi do jakiejś refleksji nad życiem. Tak, no zdecydowanie. Sama jeździsz? To znaczy na początku do pierwszej szklarni pojechałam z mężem i dobrze się stało, bo zagadał tego pana, a ja mogłam się skupić na szklarni, bo ja w to muszę wejść cała. Muszę najpierw poczuć to miejsce, poobserwować. Nie lubię, jak ktoś mi na to patrzy i ja najpierw muszę się sama, tak, ja muszę się sama odnaleźć w miejscu. Potrzebuję na to czasu, refleksji, skupienia. No i wtedy zaczynam zauważać pewne rzeczy, które do mnie przemawiają. Super. Tak. Jak no, wpadłaś na to? Tomek powiedział, żeby fotografować coś, co jest wokół nas, co jest blisko, na co możemy mieć
czas. Mhm. No i oprócz rodziny chciałam zrobić coś jeszcze. No i te szklarnie były obok w zasadzie. I tak zaczęłam szukać ludzi. Nie wszyscy się zgodzili niestety, ale zaczęłam również fotografować żywe szklarnie. I no tu proszę. Już tak, i tu już jest trochę lepiej, bo jest większy porządek. Ludzie się chcą pochwalić. Pewnie też. Ale to też jest ciekawe, w jaki sposób powstają warzywa, no bo może nie każdy wie, ale to jest praca wielu osób. Tak. I to praca ręczna. Tak, dużo pokory dla tych ludzi. Dużo pokory, naprawdę. I pojechałam na moją wieś, bo ja pochodzę ze wsi. I tata porozmawiał mój z kilkoma osobami, mnie wpuścili. Cudnie. Więc też fantastyczni też ludzie, bardzo otwarci, zostawili mi wolną przestrzeń. Rób sobie co chcesz, kiedykolwiek chcesz to przyjeżdżaj. I to jest fantastyczne. Ale zobacz co ci się zrobiło. Tak teraz słucham ciebie, to w ogóle fantastyczne, bo niby ktoś by pomyślał, o, zwykłe szklarnie, opuszczone przestrzenie, piękne magiczne światło, mchy i tam różne porosty. Ale zobacz, że ty w obu przypadkach, bo teraz mówisz, że fotografujesz te żywe szklarnie, żyjące, działające, że zrobiło ci się, że robisz jakby projekt o owocach naszych rąk. Bo w tym wypadku te opuszczone szklarnie też są jakimś owocem naszych rąk, oczywiście. Bo myśmy je porzucili. Tak. Myśmy je porzucili. To tu krew mamy na rękach, że tak powiem. Tu są jednocześnie szklarnie, które jeszcze mają swojego właściciela, które są kochane, pielęgnowane rękoma. I wiesz, to tak teraz w tym momencie mi to przyszło, że jakby zmuszasz nas do myślenia, że wiesz, że pokazujesz coś szlachetnego, coś pięknego, no my to jemy, my tym żyjemy, ludzie dla nas to, wiesz, robią, pielęgnują, chodzą koło tego, niektórzy rozmawiają z roślinami, żeby szybciej rosły, a tu nagle, okej, ale pamiętaj, nawet teraz, kiedy jesteś młoda i wszystko jest fajnie, przemija czas, za chwilę zrobi się wokół ciebie pusto, i kto do ciebie przyjdzie. I wiesz, ja mi od razu to buzuje wszystko, więc w ogóle gratuluję ci w ogóle tego pomysłu, bo jest ktoś jeszcze, kto fotografuje szklarnie w Polsce? Nie wiem, nie orientuję się. Matko, szklarnie? A przy okazji w ogóle zaczęłam fotografować też przystanki, słuchaj. Autobusowe? Autobusowe, przystanki. Ale takie, wiesz... Wiaty. Właśnie, bo nie przystanki, że tak powiem, miejskiej komunikacji. Tak, tak. Też? Nie, głównie właśnie takie wiaty, słuchajcie... Jak PKS kiedyś był, tak? Jak był kiedyś PKS. Słuchajcie, ja lata dojeżdżałam do liceum PKS-em. Mhm. I w tych przystankach no, spędzało się trochę życia, co by nie było. Na wsiach przystanki to były domy kultury, słuchaj. I na to wpadłam, będąc na wakacjach nad morzem, dlatego że tam jest pełno przystanku, słuchajcie, na pustej, gdzie jest pusta droga, nagle jest po prostu przystanek, który jest pięknie pomalowany na przykład, albo który ma oderwaną blachę i pięknie wpada światło. I słuchajcie, wpadłam na pomysł właśnie przez przypadek, że przecież te przystanki są tak różnorodne, dla siebie. Słuchajcie, jadę i po prostu z mężem wyszukujemy, o zobacz, tutaj jest ciekawy przystanek. Słuchajcie, w całej Polsce są tak przeróżne przystanki, wiaty. To robisz. Robię to dla siebie. No, nie jest to, że tak powiem, jakiś projekt nie wiadomo z jaką bogatą treścią, ale robię to dla siebie jako taki socjologiczny zapis. Po prostu. Tak, tak. Ale wiesz, bo teraz mówisz o przystankach i jak powiedziałeś, że jesteś ze wsi, być może u ciebie też tak było, co prawda różnimy się wiekiem, ale no u mnie przystanek, słuchaj, autobusowy, to był wieczorny, wiesz, świetlica taka, klub. Myśmy się tam spotykali na rowerach, tam się nawiązywało znajomości, dokładnie. Tam się paliło pierwsze papierosy, tam się piło pierwszy alkohol, tam się, wiesz, zakochiwało. Wypisywało się różne hasła, kocham i tylko tak dalej. Tylko właśnie moje takie spostrzeżenie jest, że one już nie żyją też znowu. Czyli mają inne życie, plastikowe. Mają inne życie, zdecydowanie. Takie estetyczne, takie ładne. Tak, 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 tak. Takie z funduszy unijnych. Sorry za ten sarkaz. Nie, oczywiście są przystanki, które są pięknie na przykład wymalowane, gdzie dzieci na przykład je pięknie pomalowały, ale
To już nie jest to życie, które my znamy. Mhm. A powiedz mi, a spotkałaś się z takimi przystankami, bo przypuszczam, że one mogą gdzieś istnieć, bo na przykład są różne wsie, czy w Łowickim, czy na Kaszuba, gdzie wiele rzeczy malują. Czy udało ci się znaleźć taki przystanek, gdzie był na przykład, wiesz, z charakterystycznym malunkiem ludowym, czy coś takiego? Z ludowym nie, ale... A taki najbardziej, który pamiętasz? To właśnie tam w tych łazach, znaczy w pobliżu łaz. Nad morzem? Tak, po prostu jakiś rolnik z jakimiś tam snopami siana, bocian. Takie w sensie namalowane? Klimat, namalowane, normalnie, ręcznie namalowane. Fantastycznie. I u nas w Poznaniu też jest parę takich przystanków, które malowały dzieci i zostały prześlicznie te Fajne. Przystanki odnowione. I chce się w nich po prostu być. No właśnie, być. One są po już... Po prostu chce się w nich być. Wiesz, chce się do nich wejść. Bo my kojarzymy takie przystanki, właśnie pety, pomalowane tymi petami. Gaszone, tak. A teraz te przystanki też mają zupełnie inne życie, inny wydźwięk. No zobaczymy, co ci się z tego urodzi, bo to tak nie wygląda, wiem. Że ty masz tych takie preferencje, że jakby... Przedmioty, przestrzenie, bo to są martwe przedmioty tak naprawdę, tak, prawda? Tak. Ty im dajesz jakieś życie przez to, bo właśnie dostrzegasz jakieś rzeczy, których my na co dzień nie widzimy, nawet stojąc na tym przystanku. Tak, generalnie tak. Skupiamy się, kiedy przyjedzie autobus. Dokładnie. I kompletnie nie rozglądamy się wokół, tylko chcemy jak najszybciej stamtąd wyjechać. No fajnie, czyli właściwie jesteś coraz uważniejsza w tej fotografii, bo dostrzegasz takie elementy, na które się wcześniej nie zwracało uwagi po prostu. Czyli tak. Jeszcze raz wracamy do punktu wyjścia, że fotografia uczy patrzenia nowego. O, zdecydowanie tak. A gdyby... Jest się bardziej uważnym, tak jak powiedziałeś, jest bardziej uważnym na wszystko dookoła. Na każdy, nie tylko na światło, na przestrzeń, na drobny element. Na nagle... brzydotę, która mimo wszystko potrafi też być piękna. Oczywiście. Też, nie? No tak jak moje szklarnie opuszczone. No właśnie, tak jak twoje szklarnie. No dobrze, a powiedz mi, a w pracy wiedzą, że fotografką jesteś, że fotografujesz? Tak, wiedzą. No wiedzą. I jak cię traktują? Normalnie. Interesują się? Niektórzy tak, niektórzy nie. Czy chciałabyś kiedyś zajmować się tylko fotografią? Nie, myślę, że nadal... Kochasz swoją pracę? Nie wiem, czy kocham, na pewno ją lubię. Ale chcę, żeby fotografia została pasją, dlatego że będę to ciągle kochać, tak jak to kocham. Bo pracę lubię, a fotografię myślę, że kocham. Że tam są ciągle żywe emocje, nie? Zawsze będą emocje. Ty się wzruszasz, jak mówisz o fotografii, dziewczyno. Wiem. Ale to cudne. Nie wiem. Cudne, wrażliwość jest cudna, chronimy ją. Tak, tylko wrażliwym osobom się trochę ciężej żyje, ale, tak, ale właśnie ale dzięki, temu, pięknie ale tworzy. Dzięki temu dostrzegam dużo więcej. To no właśnie, tak naprawdę nigdy nie dziękujemy za wrażliwość, którą mamy, tak. Bo przyjęło się, że taka beksa po prostu, a generalnie dzięki tej wrażliwości dostrzegasz więcej. Marta, a chciałabym cię jeszcze zapytać o taką rzecz. Jak sądzisz z perspektywy czasu, warto pokazywać swoje zdjęcia komuś, wysyłać je na nie wiem, konkursy, na festiwale, iść na, wiesz, z portfolio do jakiegoś fotografa? Tak, na pewno pokazywać je, nie trzymać w szufladzie, bo nie tylko mój przykład o tym świadczy, ale wiele innych kobiet, które trzymają w środku gdzieś niepotrzebnie. Bo myślimy, że te fotografie są nic nie warte. No co z tego, że moja fotografia jest fotografią rodzinną, ale jest fotografią moją. Prawdziwą. I prawdziwą. Ty w niej nie kłamiesz. Ja w niej nie kłamię. Ja robię fotografię sercem, duszą, całą sobą. Myślę, że jest wiele takich kobiet, bo no, jest tak, że kobiety są bardziej wrażliwe. Zdecydowanie. No tak. Więc zdecydowanie warto pokazywać portfolio, dzielić się z innymi, chociażby najpierw pokazać mężowi, partnerowi, partnerce, komuś, nie wiem, bliskiemu, zaufanemu. Dostajesz feedback. Iść dalej. Iść dalej. Pokazać kogoś, nawet wrogowi. Też nauczyć się przyjmować feedback. Tak. Bo świat jest okrutny, świat nie zawsze kocha. Tak. Znaczy mówię o społeczeństwie. Tak. A gdyby ktoś teraz ciebie zapytał, z tych dziewczyn, które właśnie siedzą tam i tak jak ty mówią, a moja fotografia to wiesz, a to takie tam, no, lepiej nie, przecież są inni wielcy. Powiedz im, co mają zrobić? Znaleźć siłę w sobie najpierw.
A jak ty ją znalazłaś? Ktoś ci pomógł? Dzięki osobom, którymi się zaczęłam otaczać. Bo w tym wszystkim człowiek też jest ważny. Czyli uważnie dobierać ludzi wokół? Nie wiem. Chyba być po prostu otwartym. Po prostu otwartym. Ja długi czas byłam zamknięta w sobie. I odkąd zaczęłam pokazywać swoje zdjęcia, dzielić się nimi, zaczęłam poznawać fantastycznych ludzi. I ta otwartość popłaca. Czyli to dobrowroci wróciło do ciebie, tak. Który dałaś. Jesteś strasznie wrażliwa. Jeszcze jak tak patrzę na ciebie, mówię, Boże, jak to cudownie, że są jeszcze tacy ludzie. No ja się często wzruszam i czy kiedyś miałam o to do siebie pretensje. A teraz po prostu, no taka jestem. Ja siebie akceptuję i cieszę się, że taka jestem, bo właśnie dzięki temu widzę więcej. I twoje fotografie są szczere. I moje fotografie twoje są fotografie szczere. Poruszają, tak. I poruszają wrażliwych ludzi, takich, na których ci tak naprawdę zależy. Tak. A myślę, że przez to też chyba dostajesz jakieś siły i wiary w siebie po prostu, że jednak chyba ci już teraz by było łatwiej powiedzieć, no dobra, sorry, nie lubisz tej fotografii, tak, to okej, okay, zdecydowanie, zdecydowanie, nie tak. Będę cię zatrzymywać. Dlatego na przykład ten pan, który zwrócił uwagę na to jedno zdjęcie kontrowersyjne, okej, okay, no to jest jego zdanie. Ja to akceptuję. Kiedyś bardzo bym zareagowała wręcz tak alergicznie, tak buntowniczo. A teraz okej, okay, no ma prawo też do takiej opinii. Mhm. Oczywiście mam inną opinię niż on, mhm. Inaczej to postrzegam, ale okej. Okay, no, ja to jest też twoje ryzyko, bo tak, wystawiasz się. Ja nie? Jestem pewna tego zdjęcia, mhm. Ja jestem pewna, że... Miałeś dobre intencje. Miałam dobre intencje, że nie robię krzywdy mhm. nikomu i tyle. Także tak dobrze mówisz. Ja coraz bardziej silna jesteś. Tak, tak. Cudnie. Dlatego warto pokazywać dziewczyny. Warto fotografować, warto pokazywać, warto robić, warto nie przestawać, warto wierzyć w siebie i słuchać siebie. Boże, same tak. Dobre rzeczy. Dobrze, bo tu się dość chłodno już zrobiło, ja zaraz tak, cię puszczę. Chciałabym ci jeszcze zapytać o taką rzecz, czy jest jakaś szansa, że twoja wystawa pojeździ? Zobaczymy. Może się uda w Warszawie. Gdzie? W kawiarni Nowy Świat. To jest na Krakowskim, Przedmieściu. Tak, bardzo fajne miejsce. No to fajnie, to koniecznie musisz nam napisać, jak będziesz miała swoją Oczywiście. Wystawę. Mam nadzieję, że pandemia nam tutaj nie spłata figla. No ja też mam nadzieję, no to jak nie, no to poczekamy. Jak nie, to poczekamy. Tak, bo online'owo chyba niespecjalnie się zwiedza. Powiedz mi jeszcze tylko dwa słowa o Rybniku, bo jesteśmy w Rybniku. Wiem, że to festiwal, który wiele osób bardzo sobie ceni za taką rodzinną atmosferę i takie no, dość sympatyczne przyjęcie. Ty jesteś pierwszy raz w Rybniku. Jestem pierwszy raz w Rybniku. Co ciekawego tutaj? Co ciebie interesuje na tym festiwalu najbardziej? Oprócz twojej wystawy oczywiście. Na co się nastawiasz tak naprawdę? Na prelekcje. Wczoraj Birgus, mhm. profesor Birgus. Dzisiaj czekam na Piotra Jaksę, dlatego że kocham Kieślowskiego i to jest... No właśnie! Podobno będą kadry, których nikt jeszcze więcej nie widział no do tej właśnie. Pory. I właśnie kończę biografię Kieślowskiego i to jest tak, że to jest taki powrót do mojej młodości licealnej. Ale trafiłaś, ja jestem fanką Kieślowskiego. No właśnie, ja też. I powiem szczerze, że no to jest coś, co jak to zobaczyłam, to mówię, muszę być. No to muszę cudnie. Wysłuchać. No to cudnie. Także no to jest chyba... A widziałaś już wystawy, które tutaj są? Tak, widziałam oprócz slideshow, jeszcze tam nie odwiedziłam tego pokoju, ale tak wszystkie wystawy przejrzałam. No my jeszcze nie widziałyśmy, także... a powiedz mi jak się prezentuje w ogóle, jak poziom wystaw? Bo wiem, że dużo kobiecych wystaw jest też, nie? Tak, jest dużo kobiecych. Bardzo fajnie, bardzo ładnie przestrzeń zagospodarowana. Bardzo fajnie dobrane zdjęcia i w tym holu głównym. Bardzo taka fajna równowaga powstała i tak samo w tym na dole, w takim podpiwniczeniu, pięknie doświetlone, bardzo nastrojowe zdjęcia, także polecam. No to na pewno pójdziemy. Ja się bardzo cieszę w ogóle, żeśmy się poznały, bo my się trochę widziałyśmy przez moment tylko kiedyś tak, tam, ale nigdy nie było okazji, żeby porozmawiać. Cieszę się, że to robisz i cieszę się, że jesteś taka wrażliwa i cieszę się, że zgodziłaś się na tą rozmowę. Dzięki. I proszę cię, nie odpuszczaj. Czekam na twój projekt kolejny i jeżeli tylko będziesz miała... Już mam w głowie kolejne.
O, oprócz tego, co powiedziałaś? Tak, tak. Znaczy to, bo to robię, a są w głowie dwa projekty. Strać jeden, chociaż kawałeczek. Znaczy jeden chciałabym połączyć z moją pracą, ponieważ w pracy pracujemy również na mikroskopach. Ja bezpośrednio rzadko na mikroskopie pracuję, tylko jak podglądam komórki rosnące, czy rosną prawidłowo, czy się dzielą. Ale mamy mikroskopy konfokalne, mamy mikroskopy elektronowe i to są, powstają z nich, w nich takie obrazy przepiękne po zrobieniu doświadczeń. A możesz to jakoś fotografować? Tak, my fotografujemy to, tylko że ja chcę coś wymyślić takiego, żeby to nie było tylko zapisem stricte biologiczne. Mm-hmm. Jeszcze nie mam na to pomysłu, ale bardzo intensywnie nad tym myślę. Bo obrazy, które powstają, są naprawdę cudowne, spektakularne, bym powiedziała. I chciałabym z tego wyciągnąć, połączyć właśnie tą biologię, mikroskopy i życie? I życie, tak. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jezu, fantastyczne. No, tak, no ciekawa jestem. A kolejna rzecz, bo to znowu jest tak trochę bez człowieka, mhm. a człowieka mi bardzo brakuje. Mhm. Ja uwielbiam ludzi fotografować. I próbuję dotrzeć do rodzin autystycznych, do rodzin, które mają dzieci autystyczne i spróbować pokazać ich no, w takim dobrym świetle, bo dużo jest dzieci autystycznych. Te rodziny są często same, borykają się z ogromnymi problemami. Tak. Niezrozumiane też bardzo tak, często. Ja fotografowałam pro bono kobiety, matki. Tych dzieci autystycznych, tak. Mhm. I to są tak fantastyczne, silne kobiety. I warto pokazać, że często oni też zostawione mają... same tak, sobie, nie? Tak, często zostawione same sobie. No zobaczymy, jak mi się to uda. Na razie rozmawiam z fundacją poznańską. No mam nadzieję, że to też kiedyś dojdzie do skutku, bo no żeby dać tym rodzinom coś więcej niż dostają od życia codziennie. Tak. Ale też chyba, wiesz, pokazać je nam, bo tak, my nie znamy tego tematu, wiesz, my tylko znamy to z przekazów, a ty masz szansę ze swoją wrażliwością do nich się zbliżyć i pokazać ich bardziej od tej strony ludzkiej i no, ja bym liczę chciała. Na to, zobaczymy, no trzymam kciuki, żeby ja mi się też trzymam udało. Kciuki. Dziewczyny, trzymajcie kciuki za Martę. Marta, bardzo ci dziękuję, już nie chcę ci trzymać, bo tu jest tak zimno. Zimno, widzimy tak. się oczywiście jeszcze dzisiaj na festiwalu. Bardzo dziękuję wam. Dzięki. Pokazujcie swoje zdjęcia. Koniecznie.